Witam Was serdecznie, Max Payne.pl przedstawia World Superbike. Jest to dodatek do gry MotoGP 20 na wersje PC-towe. Twórcą, a raczej pomysłodawcą tego projektu jest sam Biker, który naprawdę pisał do wielu świetnych moderatorów, żeby zgromadzić taką ekipę 20-osobową, żeby tutaj po prostu wgrać tutaj tych zawodników Superbike'a, podmieniając tutaj całkowicie klasę królewską. I naprawdę to się udało zrobić i to oczywiście wygląda tak. Jeszcze raz tutaj pokażę tą sesję fotograficzną. Tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że bardzo dobrze zostało to wykonane. Naprawdę projekty tych motocykli, projekty tych kasków, kombinezonu, rękawic, butów. No naprawdę zostało to bardzo fajnie tutaj odtworzone. I tutaj mogę powiedzieć, że ostatnim razem, kiedy była ta gra, to mogę powiedzieć, taka ze superbike'ów, no to w 2010 roku, jak sobie teraz przypomnę. I była jeszcze wersja w roku 2012, wersja taka generacja. I można teraz tak obliczyć, no 8 lat minęło, żeby cokolwiek coś tutaj powstało. No szkoda, że tutaj twórcy naprawdę nie pomyśleli o czymś takim na przykładzie, jak mamy tutaj. Mamy klasę Moto E, ale ona tutaj nie koliduje nam w ogóle z karierą. Jest to tutaj, wiadomo, w szybkim wyścigu albo szybkim mistrzostwach można tutaj sobie pojeździć właśnie tymi motocyklami w klasie Moto E. Tak samo w Red Bull Rookie, w ogóle tego nie ma w karierze. I tak samo mógłbym powiedzieć, taki superbike byłoby fajnie, jakby zrobili coś takiego naprawdę jako taki odrębna część, bo chciałoby się na przykład pojechać Jonathanem Rayem na jakiejś fajnej trasie z MotoGP, albo na odwrót. Valentino Rossi by jechał na trasie ta, która występuje w superbajkach, a w MotoGP jej po prostu nie ma. Także byłoby bardzo fajnie, bo by było więcej, o wiele tras. No zobaczę, nie wiem jak tutaj zrobię te odcinki właśnie z tego dodatku związanego właśnie z superbajkami, z tymi tutaj zawodnikami, tak jak mogę tutaj powtórzyć, niektórych tutaj zawodników dobrze kojarzę, którzy jeszcze kilka lat temu przecież jeździli w klasie królewskiej. No ja na tą okazję tutaj mogę powiedzieć, że też sobie taki fajny projekt kasku zrobiłem. Tym razem wymieniając całkowicie tutaj te firmy, tak jak mam tutaj na owiewkach od tego Kawasaki, tego Elfa, to też tutaj mam na kasku Showa, tak samo też sobie tutaj dałem Kawasaki, też na kasku, też to jest numer startowy, no i taka Polska tutaj mam. No, zobaczę, jak tym Kawasakim będzie się akurat jeździć. Co do tej modyfikacji, ona jeszcze nie jest do końca zrobiona. Od razu mogę takie coś tutaj powiedzieć. Jeszcze do końca to nie zostało zrobione, bo tutaj chodzi o modele 3D, czyli jak wygląda te podium i twarze, bo to jest bardzo ciężko zrobić, naprawdę. Ja sam Jorge Lorenzo, jak robiłem, to mi to zajęło tydzień czasu, żeby zrobić twarz. To można sobie tutaj pomyśleć, jak twarz wszystkich tutaj zawodników, no niemal by po prostu, no 3 miesiące bym musiał po prostu pracować nad tym, żeby tutaj dopracować jeszcze ten szczegół. Także myślę, żeby tutaj sobie rozegrać, oczywiście myślę, że chyba no, z 20 rund byłoby fajnie, jakby tutaj rozegrać. Dobra, może tutaj zacznę te mistrzostwa, zrobię te 20 rund. Tutaj sobie pozwoliłem już pojechać, bo musiałem wytestować te Kawasaki, jakim tutaj będzie się prowadziło, więc tak jak mówię, będzie 20 rund, tak jak tutaj jest w kalendarzu MotoGP, także zrobię taką serię. Nie będę tutaj nic zmieniał, coś skracał, bo też tak myślałem, żeby tutaj Donington Park albo Lagunę Sekę tutaj wkleić, a te takie, że tak powiem, nielubiane moje tory po prostu je wywalić, ale niech tak zostanie, jak tutaj jest, czyli tutaj niech będzie ta kontynuacja. Jeszcze tutaj pokażę, jakie tutaj czasy robiłem,
1,55 w pierwszym treningu, a później w kwalifikacji 1,54,800, czyli tutaj jeszcze troszkę zeszło. No, kontynuuję za. Chyba, że ktoś mi napisze w komentarzach, rób kwalifikacje. Ja tutaj pojadę wyścig od razu i mogę też tutaj powiedzieć, że no, jest coś takiego. O, właśnie to. Twarzy nie ma. Twarzy naprawdę tutaj nie ma. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Jeżeli chodzi o ustawienia, to też tutaj nie będę się zbytnio bawił. Tylko rozstawem osi, bo wiadomo, że jest to dodatek. Nie jest to, że tak powiem, wersja taka, że Xboxa zawodnicy z... to znaczy gracze z PS4 też będą to mieli. Po prostu pecetowcy jak do mnie napiszą, to chętnie im to po prostu udostępnię. No, zatem zaczynamy tą walkę. Toprak, Vandemar, Lowes, Moretti, Bautista. No dobrze, Bautista, jeżeli chodzi o Bautista, to też mogę tutaj się wypowiedzieć. Naprawdę, no, wręcz naprawdę imponował, jak tam się pierwszy raz dostał naprawdę do tego superbajka, wręcz wygrywał cały czas wyścigi, normalnie był takim dominatorem. Już myślałem, że Alvaro Bautista zdobędzie po prostu tytuł mistrzowski, ale aczkolwiek mu się to nie udało, później nie śledziłem po prostu tego. No, tak jak powiem, no, ostatnim razem, kiedy była gra związana ze superbajkami, to był rok 2010-2012, mogę tutaj powiedzieć, możliwe, że też wpływ na grę miało po prostu popularność, bo jeżeli jest medialnie pokazywana jakaś gra, pokazywani zawodnicy, wręcz komentatorzy, wręcz dziennikarze w telewizji pokazywane, jakby było bardziej te superbike, bardziej byłaby ta promocja, to myślę, że gra by została zrobiona w całości. No ale no nie wiadomo, jak to będzie. Oczywiście ze superbajkami. Ja tu będę się cieszył oczywiście tą wersją modyfikacji. I mogę tutaj powiedzieć, myślę, że jak wtedy jeździł jeszcze za czasów, tak, Maxa Biaggiego, tak to było, że jak on tutaj jeździł, wygrywał w tych superbajkach, to myślę, że było to bardziej popularyzowane. Dobra, mojego numeru tutaj startowego nie widać, ale zaczynam z superbajki. No, ciekaw jestem, jak tutaj sprzęgło, bo... Aki start. No, powiem tak. Nie jeździłem, naprawdę nie jeździłem. Muszę się naprawdę tutaj dostosować do sterowania, bo wręcz naprawdę mogę tutaj popełniać błędy. Już jednego zawodnika wypchnąłem. Muszę się przyzwyczaić do sterowania. Naprawdę, to nie jest takie łatwe, tak przeskakiwać z jednej serii do drugiej, więc muszę tutaj się dobrze, naprawdę. Jonathan Rea przede mną, Bautista, no Jonathan Rea, sześciokrotny mistrz świata tutaj, nie ma co, będę musiał tutaj się za nim troszkę podholuję. I Alvaro Bautista, kto tam prowadzi, a Toprak tutaj prowadzi, no tutaj bardzo ciasno, ale tutaj aż prawie bym go tutaj normalnie ściął. Tutaj bym go normalnie ściął. Muszę się przyzwyczaić do tego systemu, bo troszkę inaczej ten Kawasaki tutaj jeździ, naprawdę, niż po prostu w MotoGP. Troszkę inaczej, więc tutaj muszę nabrać takiego wprawy, ale się podkoluję się, naprawdę, Alvaro Bautista. No, zobaczymy, jak to bym musiał tutaj wyprzedzić. Gdzie tutaj wyprzedzić? Bo każdy tutaj naprawdę jedzie wręcz równo. Tak, ładnie. Tutaj naprawdę wręcz równo tutaj zawodnicy jadą. Będę musiał znaleźć jakiś tutaj punkt zaczepienia, jakiś manewr wyprzedzenia wręcz. Ale zobaczę, jak tutaj będzie się to prowadziło. Ale jest dobrze, Alvaro Bautista i może tutaj na prostej, bo tutaj PWR-a akurat sobie tutaj nie ustawiałem, typu zużycie tego paliwa,
nie ustawiałem z ścieraniem tych opon. Po prostu chciałem tutaj pojechać. Ten pierwszy, ale mi tutaj podskakiwało wręcz. Przestrzelę ten zakręt. Za bardzo Redding, Scott Redding, no proszę. Straciłem pozycję na rzecz po prostu Reddinga, Scotta Reddinga. No Scott Redding naprawdę tutaj się World Superbike'a też dobrze pokazywał. Nie można powiedzieć, że to był taki zawodnik, który grzał tyły. Chciałbym zerknąć na tabelę, jak to tam wygląda w Superbike'ach. Naprawdę, żeby mieć tutaj troszkę więcej do powiedzenia na temat tych zawodników. Bo naprawdę, tak jak powiem, no może z 5-6 tak się kojarzy, a reszta to naprawdę, no nie mam pojęcia o tych zawodnikach. Ale zobaczymy, co tutaj będzie, jak ten sezon mój tutaj w Superbike'ach się okaże. Czy będę tutaj miał szansę na jakieś wyprzedzenie, czy może po prostu będę tutaj grzał tyły. Muszę tutaj znaleźć jakiś punkt zaczepienia, bo każdy tutaj naprawdę dobrze jeździ z zawodników. A tutaj będzie chyba w tym momencie. Nie, w tym momencie chyba nie. W tym momencie chyba nie mogę tutaj wyprzedzić. To są takie, że tak powiem, sekwencje szybkich zakrętów. Więc tutaj raczej nie będzie jeszcze. Może na długiej prostej. Może teraz nawet. Ach, tutaj przestrzeliłem. No, nie jadę zbyt komfortowo, tak jak to na początku mojej kariery było w MotoGP, że naprawdę dobrze mi szło. Ach, 1.54 szarpnął. No, tutaj z takim czasem, ach, przestrzelę, za mocno. No, to jest to. Troszkę muszę mieć w prawo. Ach, tutaj zaś uderzenie. Uderzenie o zawodnika. Bardzo blisko podjechał. Świetna pozycja. No, będę musiał tutaj naprawdę podgonić rywali, bo jadą wręcz tak jak ja. Tylko, że ja z błędami tutaj jadę wręcz. Tutaj jadę naprawdę z błędami. Tutaj nie można powiedzieć, że ja tutaj czysto, płynnie jadę, nie? Tutaj jednak dużo błędów. Dużo błędów takich. W szczególności. No, może teraz. Może znaleźć jakiś punkt zaczepienia, naprawdę. Skotrenie. No, też mogę tutaj się wypowiedzieć na temat MotoGP, naprawdę. No, Andrea Janone, no niestety, dyskwalifikowany na 4 lata. To jest koniec kariery. Tutaj bym raczej powiedział, że w Aprilii bym chętnie widział Maxa Biaggiego, naprawdę. Tutaj chciałbym jeszcze go tutaj zobaczyć. Udzieliłem komentarzu, już tam pod komentarzą ktoś mi odpisał, że Max Biaggi jest w bardzo dobrej formie, więc tutaj gdzieś tam on wygrał, gdzieś na podium był w Cewie, nie wiem, dokładnie bym musiał poczytać sobie na ten temat, bo dostałem taką odpowiedź, więc tutaj, co tu się dzieje, ale tutaj wystrzelił wręcz ten zawodnik, ten Toprak. Dobra, Jonathan Rea ma ten sam motocykl co ja. Naprawdę tutaj ma ten sam motocykl, ale ma tempo, naprawdę, na 54. To już jest tempo. Ciasno ten zakręt. No, coraz kółeczko mi tutaj lepiej idzie, nie powiem. Tutaj nie ma powiedzenia, że ach, sobie odpuszczam. Tutaj trzeba walczyć do samego końca. Tak jest, tutaj Jonathana Rea. Może teraz wyprzedzę? Nie, jeszcze nie. To nie jest ten moment. To nie jest ten moment, kiedy tutaj może być tutaj ciasno, już te opony dobre są. Opony naprawdę tutaj są dobre, nie grzeją się. Teraz może będzie dobry manewr. Tak jest, teraz tutaj będzie i bardzo ciasno tutaj jeszcze pod Bautistę. Ach, tak, dokładnie. Już jestem na piątym. Haslam tutaj. Ach, tutaj za szeroko, ale napędzę się. Tutaj się napędzę. Fajnie, że mi tutaj zacząłem się naprawdę przyzwyczajać do tej walki tutaj. Vandermark, no.
No, nie spodziewałem się, że będę miał tutaj naprawdę kawał niezłej tutaj roboty. Troszkę, że tak powiem, odpuściłem sobie, jeżeli chodzi o MotoGP. A tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę jeszcze mnie tutaj dużo, dużo czeka treningu, naprawdę, żebym z powrotem wrócił do tej naprawdę wyśmienitej formy, którą prezentowałem. Haslama jeszcze tutaj, spokojnie, jeszcze tutaj Haslama troszkę ciaśniej. Jest teraz, dobrze się napędzę, teraz będzie dobrze. Pod tunel aerodynamiczny, no mamy tego Haslama. Mam jeszcze tutaj szansę naprawdę dwa okrążenia. Teraz na dohamowaniu, tak jest. Tutaj zawężę ten łuk, tak, za Vandermarkiem, tak jest. Walka do końca musi być. Nie ma co się tutaj poddawać, Vandermark. Tutaj się napędzimy, tutaj prostujemy i teraz puściłem gaz. Tak, nie, tutaj musiałem puścić gaz. Naprawdę tutaj odskoczyli bardzo dobrze rywale, jadą bardzo równo, nie popełniają wręcz błędu, więc tutaj naprawdę może się naprawdę jeszcze coś naprawdę zdarzyć. Tak, tutaj tka za Vandermarkiem, spokojnie teraz, tak jest, po betonkach. No tutaj muszę zobaczyć, gdzie go tutaj wyprzedzić, gdzie tutaj będzie manewr takiego wyprzedzenia. No, jest ładnie tutaj. Czy teraz? Tak jest, tutaj będę chyba lepiej napędzony. Ale tutaj za szeroko. Tak, tutaj musiałem naprawdę do końca. Walka będzie na pewno. Nie poddam się. Gazu dodajemy tutaj spokojnie, bo tutaj nie można takich kurde za mocno gazu dodawać naprawdę na tych zakrętach, bo upadek, uślizg, gleba. No, nie mogę tutaj, naprawdę. Uwaga, uwaga, jestem za Vandermarkiem. Tak, Vandermark. I tutaj może, ach, tutaj uderzenie delikatnie go tutaj chyba z równowagi. No, troszkę stracił, ja też tutaj trochę straciłem. Muszę zobaczyć, co się dzieje z tyłu, naprawdę. Haslam tutaj próbuje. Jeszcze ostatnie okrążenie. Czy tutaj będzie walka o trzecie miejsce, czy nie? No, ach, tutaj przestrzeliłem, naprawdę. Tutaj muszę naprawdę uważać. Teraz dobrze wyszłem, bo tutaj pełną petardą wjechałem. Te zakręty. Będę lepiej napędzony. Muszę jakoś spróbować manewru, naprawdę. Bo cały czas tutaj nie jest tak źle. Teraz. Bardzo ciasno w tym zakręt. Dobrze wyjechałem. Ale będę musiał szukać jakiegoś manewru. Teraz nie da rady. Ale teraz jest, będę lepiej napędzony. Spróbuję teraz w tym zakręcie tutaj podjechać mu. Jest dobrze, podjeżdżam. Bardziej tak zakręty biorę na szeroko, można powiedzieć, kratkę. A walka będzie o trzecie miejsce co najmniej. Naprawdę tutaj. Będzie ciężko. Ach, tutaj upadek, niestety. Normalnie upadek. To już jest koniec. Po prostu po ptakach. Ach, Loris Bass jeszcze mnie tutaj wyprzedził. No niestety, upadek. No, ja bym tutaj sobie dał coś takiego jak realistykę uszkodzeń wręcz. No to już by po mnie było. Out. Wypisał Max Payne. Out. I wygrywa. Toprak wygrywa. Niestety, upadek. Walczyłem, ale niestety tutaj zawiodłem po prostu. No, ładny był wyścig. Ja tutaj naprawdę jechałem jak mogłem. Tak, 1.54 robili. 1.54, 1.54. 55. No, ja miałem 50,
3 nawet tutaj. Złamałem tą barierę, ale i tak tutaj, no jeszcze potrzebuję takiego treningu. Może jeszcze taką powtórkę sobie tutaj tam, tego wyścigu, jak tutaj to wyglądało. Bo naprawdę nie było źle, naprawdę tutaj nie było źle, jeśli chodzi o ten wyścig. Było naprawdę dobrze, no poza tym, że ten błąd zrobiłem, uślizg, no i glebnąłem se po prostu. No, nie przewidziałem tego, że naprawdę może tutaj mnie kosztować właśnie ten wypadek. No, wygląda to całkiem nieźle, naprawdę, jak tak się patrzę na tą powtórkę tego wyścigu. Troszkę w kratkę jechałem, troszkę tutaj w kratkę, nie ma co. No, myślę, żeby już tutaj zakończyć to, ten odcinek. Oczywiście, jak wam się podobało, możecie tutaj śmiało łapkować, subskrybować, jakichś komentarzów tutaj udzielać odnośnie tego pierwszego wyścigu. Napiszcie, jak chcecie, kwalifikacje mogą być, jak będą wyścigi, to będą wyścigi. Także do zobaczenia, do następnego odcinka z World Superbike'a.